11 maja. Bardzo pięknie Państwa witamy. Koleżanka Ania Święcicka. I kolega Mariusz Codzienny, który normalnie to z Głuchołaz, a dzisiaj przybardza. Jestem chłop z Opola, a co? A koleżanka? Opolska Działcha, a co? Dzisiaj powiemy o tych, którzy wymyślili sobie sposób na PR własnej miejscowości. Na przykładzie Opola, ale takich miejscowości w naszym województwie jest mnóstwo. Oto Społeczeństwo Obywatelskie. Zapytamy się w programie Opolskiego Poranku. Ale będziemy też mówili sporo o Nocy Muzeów, która już w piątek, proszę Państwa, będzie się bardzo dużo działo, mnóstwo atrakcji. Co więcej, będziemy mieli dla Państwa wejściówki, ale o tym powiemy w trakcie programu. Jeśli Państwo kojarzą ten film amerykański Noc w Muzeum, chyba tak? Dobrze pamiętam. Coś fantastycznego. Pytanie, czy taką Noc w Muzeum będzie można przeżyć również na Opolszczyźnie. Dzisiaj mówimy już o tym w środę, bo atrakcji mnóstwo na cały weekend. Warto zarezerwować sobie czas. Absolutnie. Trzeba wszystko zaplanować. Od jutra też będzie można przepisywać dzieła Sienkiewicza. Właściwie jedno dzieło Sienkiewicza. Quo Vadis. Quo Vadis. Dokąd zmierzasz, tak, człowieku? Tak. Dokąd zmierzasz z pisaniem dzieła? O co w tym chodzi, to powiemy później. Każdy będzie mógł przyjść i przepisać to dzieło. Zapraszamy serdecznie Państwa na program Opolskiego Poranku. Taką mocną nutą. Tak, zaczniemy, ale jeszcze zanim zaczniemy, to chciałam Państwu powiedzieć, uwaga, uwaga, dzisiaj jest dzień bez śmiecenia. Chciałam powiedzieć, że 268 kg odpadów rocznie produkujemy my Polacy, każdy jeden pojedynczo, więc absolutnie nie śmiecimy dzisiaj. Nie. No i żeby jeszcze totalnie zmienić temat i życzyć tym, którzy dziś świętują, wszystkiego najlepszego, to chciałam powiedzieć, że Franciszek, Ignacy i Miranda mają dziś swoje imieniny i myślę, że dla nich w głównej mierze, ale dla wszystkich Państwa na dobre rozpoczęcie dzisiejszego dnia fantastyczny zespół, który już specjalnie dla Państwa teraz wystąpi na naszej scenie porankowej z repertuarem Agnieszki Osieckiej, piosenka Sing Sing. Na ulicy to jest pech. Zbyt nerwowi są, grzeszą kiedy śpią, a ja nie wiem o co. Sing, sing, czasem prosi mnie, bym schowała to czy tamto gdzieś na dnie. Wezmę grosze dwa, on pretensje ma, a ja nie wiem o co. Cały babski pysz, gdy mnie widzisz, czemu wołasz SOS, na mój widok SOS. Oh.
Słoneczku mój, gdzie się poał nienaganny urok twój? Co też ci się śni, o co chodzi ci? Powiedz, powiedz, o co? Sing, sing, czasem prosi mnie, bym schowała to czy tamto gdzieś na dnie. Wezmę grosze dwa, on pretensje ma, a ja nie wiem o co. Czy ja nie jestem lepsza niż cała reszta pań, cały babski pysz? Gdy mnie widzisz, czemu wołasz SOS? Na mój widok SOS. Czy ja nie jestem lepsza niż cała reszta pań, cały babski wyż? Gdy mnie widzisz, czemu wołasz SOS? Na mój widok SOS. Down, 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 da, down, da, 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 down, down, ta, ta, da, 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 down, down, da, da, down, da, 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 down, down, da, down. No, drodzy Państwo, o poranku taka muzyka, no, miód na moje serce. Magdalena Krzemień z zespołem Krzysztof Rzesławski Quartet jeszcze dziś wystąpią specjalnie dla Państwa, ale to oczywiście później. A teraz zapowiadany temat, no cóż, opolska dziołcha, chłop z Opola, czyli tak na dobrą sprawę dwie panie, Sandra Murzicz i Kamila Pytlik, dwie wspaniałe kobiety, które postanowiły rozpromować miasto. Od czego się zaczęło, Pani Sandro? Skąd taki pomysł? Jak zwykle takie pomysły biorą się najczęściej przy herbacie w jednym z opolskich pubów. Mm-hmm. Spędzaliśmy czas ze znajomymi i wpadliśmy na taki pomysł, luźna rozmowa. Brakuje nam takich rzeczy związanych z Opolem, z Opolszczyzną, które chcielibyśmy mieć, ale też które chcielibyśmy zawieźć do rodziny, do przyjaciół za granicą. A które nie są cepelią jak za starych czasów, tak? Niekoniecznie, niekoniecznie mm-hmm. cepelia jest piękna. Są piękne wzory. Jednak no nie każdy w domu ma zestaw filiżanek i częstuje gości kawą. No, my by chcieliśmy zrobić coś praktycznego. Coś takiego, co właśnie sami chcielibyśmy mieć i chcielibyśmy używać. To, co też jest dla nas ważne, żeby te rzeczy były użyteczne. Praktyczne, oryginalne, no i naprawdę wyjątkowe. No, to nie są tylko, tak jak tutaj widzimy, przepiękne kubeczki, które podejrzewam są ręcznie malowane. Oczywiście. No właśnie, i mają takie ładne kolory. Mi się podoba ten fioletowy, fioletowo-różowy. Tam. Bardzo ładny fioletowy, ale tylko tak średnio w barwach opolskich. No właśnie. Ale nie, żółty nie jest. Trzymamy się tego. Ale trzymamy się tego, że wzoru. Jest to wzór. Mhm. Jest to wzór oryginalny z kruszonki, ponieważ wzór opolski wywodzi się, jak wiemy, z motywów kruszonki. I my jakby wschodzimy właśnie do tych najgłębszych warstw naszej kultury. I oczywiście są ręcznie malowane. Ten pomysł, druga część tego pomysłu wiązała się z tym, żeby te rzeczy nie były masowe, tylko były robione tutaj przez opolskich artystów, przez ludzi związanych z Opolem i z Opolszczyzną. No i zaczęliśmy szukać. I tym sposobem znaleźliśmy świetnych ludzi, jak obok Kamila, która jest z nami, która robi lalki. Są kubki robione przez Agnieszkę Okos, także wiele osób związanych z tym projektem. Mm-hmm. No właśnie, Agnieszkę mieliśmy okazję zresztą gościć. Kubki, które Państwo zobaczą na przeglądzie prasy, są wykonane przez właśnie Agnieszkę. Właśnie przez nią, dokładnie. No dobrze, Pani Kamilo, lalki to też fajna sprawa i też takie wyjątkowe. Proszę nam pokazać, bo tam koło Pani siedzą też wygodnie na kanapie lale piękne. Tutaj. I co one z opolskim naszym tutaj terenem mają wspólnego? No ta to widać, z opolskim, tak, to jest robione dla Sandry. Natomiast ja mam pracownię lal i szyję lalki dla dzieci. Mhm. Są to szmacianki. Tutaj jest moja pierwsza, w sensie pierwszy wzór, jaki wymyśliłam. Jest to lalka z kolekcji Oko Pi, Oko Nie Pi. Tutaj ma oczka otwarte, tutaj zamknięte. Dziecko, kładąc się spać, ma odwrócić ubranko na tą stronę, żeby musimy było jasne, że... dobrze to edukacyjna. Że Państwa, tak? Dzisiaj rano otwieramy oczy, ale wieczorem zrobimy tak. Zamknięte, tak jest. Świetna lalka. No dobrze, ta jest tutaj piękna nasza opolska. W barwach, tak? W barwach. Tak, tutaj chcieliśmy, żeby ten strój nawiązywał właśnie do stroju ludowego opolskiego. To było trochę problematyczne. My tutaj przeprowadzaliśmy konsultacje z Muzeum Śląska Opolskiego z paniami, żeby ten strój
trochę nawiązywał do Ostrogrodowego, ale jednak wiadomo, że to jest bardzo ciężkie. Bardzo ciężko jest odwzorować wszystkie detale w tak małym, wydaniu. No i chodziło o to też, żeby to była lalka do zabawy, czyli każda dziewczynka powyżej oczywiście trzeciego roku życia może taką lalkę mieć ze sobą. Ale poniżej trzeciego roku życia można się w coś fajnego ubrać. Bodziaki. To jest totalna nowość. Oczywiście, podobno. To jest totalna nowość, jeszcze świeże, świeża dostawa, śpioszki dla dzieci. Made in Opole. Proszę bardzo. Kto ma małe dziecko, to no może tak. mieć. To jest moda na tego typu... Na tego typu właśnie koszulki, hasła związane z Opolem. Czy Opolanie czują się, przychodząc, nie wiem, zakupując, dostając, czują się związani rzeczywiście? O, biorę to, bo jestem z Opola. Myślę, że tak. Byliśmy na targach i zdarzały się osoby na przykład z Niemiec, które przyjeżdżały i były zachwycone tym pomysłem. Biorą na grilla, pokażą znajomych i znajomym i będą opowiadać o tym, skąd są. Także o to też chodziło w tym pomyśle, żeby pokazując się w tych koszulkach, żeby jakoś utożsamiać się z miastem, z regionem. I promuje się przy okazji samo miasto. Dokładnie. To zdjęcie... Czy moda na to jest? Bo pamiętamy świetne hasło, które wymyślili Nysanie. I love Nysa. Tak, sorry New York, tak. I love Nysa. Są jeszcze różne z miast opolszczyzny, czyli jest gdzieś moda na to, taki lokalny patriotyzm. Jest moda, ta moda jest i na świecie, i w Polsce też już się zaczyna. To można powiedzieć, że to jest tak, dopiero raczkują te pomysły. No my też jako wpisaliśmy w ten trend, ale widzimy, że jest zainteresowanie. To, co staramy się zrobić, to wysyłać te zdjęcia w świat, zaangażować też ludzi, którzy są związani z opolszczyzną. I właśnie poprzez to, że jest ten napis, tak, że ci ludzie mogą się utożsamić, władze też wyjeżdżają na delegację w takim strajku, a może biorą lalki? No właśnie, powinny. Powinny. Tak. Padło hasło pomysłu, że coraz ich więcej. Właśnie pani Kamila, no pani jest artystką. Ma pani już jakieś pomysły? Coś się w głowie zrodziło? Nowego. To znaczy ja na razie działam z moimi lalkami, cały czas wymyślam to nowe. Mam kilka kolekcji. Ostatnio miałam przyjemność gościć na warsztatach związanych znowu z lalkami motankami. Są to białoruskie lalki. Ładnie, to brzmi. Tak. I to są takie na przykład teleczki właśnie. Żadanice. Byłam na warsztatach, nauczyłam się, jak się je mota. No i działam i na razie. I powstały. No, wymotać o takiej lalki taki duży biust, to łatwo nie jest. Czy można się wybrać na warsztaty i spróbować? To znaczy, ktoś był tym, modelem ktoś był? Nie, absolutnie. Wyobraźnia zadziałała, no oczywiście. No koło tak pani jeszcze też leżą piękne rzeczy. Tam jest piękny fartuszek z motywem opolskim. Jest torba, na zakupy może być na przykład, tak, prawda? Może być na zakupy. Ten asortyment się będzie powiększał? Tak, bo chcemy współpracować z lokalnymi artystami. Zapraszamy każdego, kto tworzy, kto pochodzi z opolszczyzny i chce pokazać nam nasze rzeczy, oczywiście do współpracy. Także bardzo chętnie chcemy właśnie pokazywać lokalnych artystów i przez to promować nasz region. Była pani albo widziała pani zdjęcie z bardzo dużej, z dalekich krajów, gdzie ktoś właśnie w takiej koszulce albo, nie wiem, torbie był? Z torbą? Zaczynamy powoli. Były Chiny. Mamy zdjęcia z Chin, z oryginalnymi Chińczykami. Także wysyłamy w świat i liczymy na ten odzyw i zdjęcia z powrotem. No to fantastycznie, my bardzo dziękujemy. Drodzy artyści, mam nadzieję, że czujecie się zaproszeni do współpracy. No i proszę śledzić, co te wspaniałe kobiety robią i jak promują nasze miasto. A dziękuję. Teraz zapraszamy Państwa na przegląd prasy. Wspomniane wcześniej kubki, które nam towarzyszy. Magnieszka Okozję wykonała specjalnie piękne, dla nas. Piękne, prawda? TVP3 Opole, tak. Dokładnie jest. Tak. Smacznej kawy. To ty się napijesz, no dobra. Ja poczytam, dobrze? Poczytam, ponieważ na Malince, na naszym osiedlu opolskim, powstanie miejsce, jakiego jeszcze u nas nie było. W parku sensorycznym znajdziemy m.in. kącik z muszlą, wieżę widokową, dzwony rurowe. Całość powinna być gotowa już w 2017 roku. No to faktycznie szybko. Park zaplanowano u zbiegu ulic Tarnopolskiej i Lwowskiej,
a Urząd Miasta właśnie otrzymał informację, że w jego budowie pomoże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stamtąd otrzymamy ponad 1,5 miliona złotych, a cała inwestycja jest warta ponad 2 miliony złotych. Park będzie się składać z 5 stref. Strefy wzroku, strefy słuchu, strefy smaku, strefy węchu oraz strefy dotyku. Opowiada pani Małgorzata Stelnicka, naczelnik Wydziału do Spraw Europejskich i Planowania Rozwoju w Urzędzie Miasta Opola. Park sensoryczny. No już bym tam chciała sobie pójść. Każdy będzie mógł dotknąć, co sobie życzy. I sprawdzić. Tymczasem przechodzimy do tygodników lokalnych. Tygodnik Prudnicki dosłał nam dzisiaj swoje najnowsze wydanie, a w nim na pierwszej stronie i na stronie 7 informacja o zdarzeniu drogowym, które miało miejsce tydzień temu. Dostawcze Iveco nie zmieściło się pod wiaduktem kolejowym przy ulicy Nyskiej w Prudniku. Droga w kierunku Nysy była zablokowana przez ponad 5 godzin. Wypadek miał miejsce w środę rano. Ciężarówkę prowadził 90-letni obywatel Słowacji. Uderzył w wiadukt. Są znaki na tym wiadukcie. 3 metry i 30 centymetrów. Jak wynika z relacji tegoż oto kierowcy, wjechał prosto na wiadukt, ponieważ tak wyprowadziła go nawigacja GPS. Nie popatrzył zupełnie na znaki. I jak to wierzyć? I musiał później wszystko zbierać przez 5 godzin, a wysypały się elementy od fotelików samochodowych. Więcej na ten temat na stronie 7 tygodnika Prudnickiego. Oj, nie chciałabym być na miejscu tego pana. No 5 godzin roboty trochę. No dobrze, a teraz troszkę modniej, przytulnie, bo takie powinno być miejsce, w którym śpimy, czyli sypialnie. Wyobraź sobie, że oczywiście jak zwykle moda robi swoje, mamy różne trendy. Wygodne łóżko, funkcjonalna szafa, spokojna kolorystyka i delikatne oświetlenie to podstawowe elementy, o które należy zadbać w aranżacji przytulnej i komfortowej sypialni. Zgodnie z najnowszymi trendami efekt ten osiągniemy dzięki pikowaniom oraz lekkiej kolorystyce. Ha, masz pikowany zagłówek w łóżku? Nie mam zagłówka w łóżku. No ja też mam taki tak mały drewniany. I tak o to z odpowiedzi na pytanie, bo nie wiem, co to jest pikowanie. Ja ci kiedyś pokażę, dobrze? Dobrze. No. Jeszcze krótko jeden tekst. Wolontariat w Polsce nie stoi jednak na najwyższym poziomie, twierdzi raport GUS-u. Udział Polaków dobrowolnie poświęcających swój czas na pracę społeczną wykonywane w różnego rodzaju organizacjach wynosi zaledwie 18%, gdzie na przykład w Wielkiej Brytanii aż 30% Polacy angażują się w zbiórki, w pomoc doraźną, czego przykładem jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czy przedświąteczne akcje Caritas, czy Szlachetnej Paczki, ale brakuje wolontariuszy na stałe. Więcej na ten temat w Gazecie Polskiej. A tymczasem nasza pani redaktor, Katarzyna Plewnia. Kasiu, podobno w archiwum jesteś, czy niekoniecznie? Wolontariuszka nasza. Jesteśmy koło archiwum państwowego w Opolu. Za chwilę będzie je widać w tle, a jesteśmy tutaj z tego powodu, że 13 w piątek archiwum państwowe będzie jedną z tych instytucji, które zapraszają na noc muzeów. W archiwum będzie czarowna atmosfera, a to ze sprawą czarownic. I ze mną jest właśnie czarownica, no nie do końca prawdziwa. W przebraniu czarownicy pani Żaneta Widyk. Historyk, na co dzień pracująca w archiwum państwowym, a właśnie ta czarowna atmosfera i w noc muzeów będzie się można u państwa sprawdzić, tak? Czy jest się dobrym materiałem na czarownicę? Kogo państwo zapraszają i jak się będzie można sprawdzić? Tak, szukamy czarownic w Opolu. Zapraszamy przede wszystkim wszystkie panny i panie do archiwum państwowego na 9 noc muzeów, gdzie będziemy testować kandydatki, czy nadają się na czarownicę. Ale w jaki sposób, to na razie pozostawiamy tajemnicą i zapraszamy państwa w najbliższy piątek do archiwum państwowego. Dziękuję. My o tych czarownicach tak sobie lekko i żartobliwie mówimy, ale przed wiekami posądzenie o czary to była bardzo poważna sprawa. Wiele kobiet przypłaciło to życiem. Były poddawane najpierw rozmaitym próbom, żeby sprawdzić, czy tymi czarownicami w istocie są, czy też nie. Były poddawane torturom. Były również przeprowadzane procesy nad nimi. I taki proces również będzie można w piątek zobaczyć. A jaki proces będzie przypomniany, o tym już pani Aleksandra Starczewska-Wojnar, również pracownik Archiwum Państwowego w Opolu. Jaki proces państwo pokażą tym, którzy się do państwa na noc muzeów wybiorą? Oprócz Kroniki Nyskiej, w której mamy odnotowane nasze własne opolskie procesy, pokażemy również proces wielkopolski z akt miasta Pońca, gdzie jedna z czarownic, kobiet poddawanych torturom, zeznaje, jak wyglądało jej czarowne życie, jak do czarowania doszło, no i również oczywiście donosi na 5 swoich kolejnych koleżanek, które również stają się automatycznie czarownicami. Także jeśli państwo chcą sprawdzić, jak to kiedyś było być posądzoną o czarownicę, no to trzeba w piątek zajrzeć na Noc Muzeów do Archiwum Państwowego w Opolu.
Bardzo pięknie, Katarzyno, dziękujemy. Wspaniałe muzeum, jeżeli Państwo będą mieli okazję być kiedyś, jest w Salem. To jakieś 3 godziny jazdy od Nowego Jorku w kierunku północnym. Byłeś tam. Saint Regis Muzeum. Coś fantastycznego. Nie wiedziałem, że tak można komercyjnie rozwinąć projekt związany właśnie z pokazanymi wcześniej czarownicami. Ale to zupełnie na marginesie. Mm-hmm. U Kasi były czarownice, przynajmniej jedna, a u nas pojawił się między innymi kot. Proszę Państwa, co tu się za chwilę będzie działo. Drodzy Państwo, noc muzeów, a na naszej kanapie wspaniali goście, pani Kaja Marchel, Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Dobromir Kożuch, Muzeum Śląsko-Opolskiego i pan Jarosław Gamedza, dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej. To od kotka. Tak. Zaczynamy od kotka? No dobra, to od środka zaczynamy od kotka. Dlaczego kotek? Dlaczego kotek? Ano, bo w tym roku noc muzeów odbywa się w piątek 13. Mhm. I czarny kot przebiegnie nam drogę. Data jest taka dosyć znacząca, w związku z tym tematem takim wiodącym u nas, w naszym Muzeum Śląsko-Opolskiego, jest czarny kot. I wszystko się wokół tego kota będzie kręciło. Mhm. Będzie oprowadzał, będzie czarny kot przechodził będzie drogę. Tematem dyskusji filozoficznej, tematem warsztatów dla dzieci. Czarny kot widnieje na znaczku, który tutaj Państwu zostawię. Znaczy, każdy go dostanie, muzeum, rozumiem, tak? No nie wiem, czy każdy, to będzie chyba raczej w formie nagród, bo to są takie ilości niewielkie tych znaczków, ale kot też jest u nas takim bardzo ważnym akcentem w naszej Galerii Malarstwa Polskiego. Na obrazie Krzyżanowskiego portret żony artysty z kotem. Tak, także faktycznie. I tenże kot tutaj właśnie jest z tego obrazu wycięty. Wyjęty, tak. Mhm. Także... No i w filmografii też się zapisał, pamiętamy, polski serial. Jak on tytuł? Ator, mówił czarny kot. Przypomnijmy sobie w trakcie jeszcze. Zapewne, taki zapewne. Dla młodzieży, młodzieżowy. Może ktoś przypomni sobie. Ale no to tak, czyli marginesie. Czarny kot tutaj będzie przewodnikiem. Jak już jesteśmy przy Muzeum Śląsko-Opolskiego, to od razu zapytam się pani Kai, ponieważ to właśnie w Muzeum Śląsko-Opolskiego będzie koncert. Mamy plakat, możemy pokazać. Teraz się Państwo dowiedzą, o co chodzi, proszę bardzo. Tak, my w tym roku korzystamy z gościnności Muzeum Śląsko-Opolskiego. Będziemy w Muzeum Śląsko-Opolskiego organizować 2 wydarzenia. Pierwszym jest taki recital kameralny Stanisława Sojki, który odbędzie się w Galerii Jana Cybisa przy ulicy Ozimskiej. Mówię kameralny dlatego, że zmieści się do sali niespełna 100 osób i bardzo się cieszymy, że nasz pomysł spotkał się z tak dużym zainteresowaniem, że od wczoraj wejściówek już nie ma. Nieprawda. Są jeszcze do rozlosowania, między innymi, tak, między innymi u Państwa, między innymi w Radio Opole czy w Nowej Trybunie Opolskiej. Więc to jest pierwsze wydarzenie. A drugie wydarzenie to jest wystawa winylowe, płyty z kolekcji Muzeum Polskiej Piosenki. 25 okładek najważniejszych naszym zdaniem polskich płyt polskich wykonawców. Wystawa jest wystawą multimedialną, dołączone są do niej MP3, z których można posłuchać utworów przegranych bezpośrednio z płyt winylowych, więc całym... Skąd udało się te płyty pozyskać? To są płyty z naszej kolekcji, to są płyty, które posiadamy w kolekcji muzeum, więc odtwarzamy wszystko tak, jak jest na płytach winylowych, trzaski, szumy. Tak, i to z kolei w gmachu głównym Muzeum Śląsko-Opolskiego od godziny 18. Ale zupełnie inaczej będzie w Muzeum Wsi Opolskiej, bo tam zawsze zupełnie inaczej. Co ani tym kotów, razem? Ani Petrujek. No, będą i białe, i czarne koty. Zatytułowaliśmy prezentację kolekcji sztuki ludowej, no, gdzie ten kot gra główną rolę. Ale będą również wolontariusze stowarzyszenia, które opiekuje się kotami porzuconymi i rannymi. Mhm. I też będę przekonywać do tego, żeby ta myśl, która nam ciągle towarzyszy, że czarny kot przynosi nieszczęście, które już przebiegnie drogę na dodatek, żeby jak gdyby pogodzić się z tym, że to wcale nie jest koniecznie prawda. Trzeba to odczarować. Ja się przekonałam na własnej skórze, że nie trzeba prawda. Po prostu przejść przez nogawkę od spodu. Przez to trzeba przejść? Przez nogawkę od spodu, wtedy czarny kot się nie znajdzie drogi. Ale żeby nie tylko koty zawładnęły naszą przestrzenią, to zaprosiliśmy również sowy, a właściwie puszczyki amerykańskie. Także też będziemy mieli takiego gościa, Fundacja Świętego Huberta, zajmująca się opieką, leczeniem
i jak gdyby adaptacją późniejszą, adopcją, przepraszam, zwierząt rannych, znalezionych, porzuconych, między innymi ptaków. I będzie można na miejscu ewentualnie od razu adoptować? Raczej nie. Natomiast zapoznać się w ogóle z tym problemem i przemyśleć to. Mhm. Proszę Państwa, to już jest 9. edycja Nocy Muzeów. Sprawdza się? No właśnie, czy warto faktycznie? Jeżeli można powiedzieć coś na ten temat, to oczywiście zwiedzających mamy chyba coraz więcej, a w każdym razie dużo. Bo jest chyba nietypowo, jest to, bo jest w nocy, nich. Tak? Znaczy my mamy różne na to spojrzenie tak naprawdę, bo my zachęcamy do zwiedzania muzeum ciągle, właściwie przez cały rok. Także... No właśnie, to chyba o to dlatego chodzi, właśnie że... zastanawiałem się nad fenomenem, dlaczego w nocy, tak jak pan mówi, że liczba uczestników wzrasta. Bo ciekawe oferty mamy. Po prostu. No właśnie, ludzie po prostu lubią, jak jest inaczej niż zwykle, prawda? Do Muzeum Śląsko-Opolskiego też przy okazji takich akcji zaglądają częściej. Powiem tak, że to jest jakieś zjawisko bardzo niesłychane, bo tej nocy to się przewijają tysiące po prostu ludzi. Tam jest, nie ma miejsca w muzeum, na żadnej z wystaw, w której by nie tłoczyło się ogromne ilości ludzi zainteresowanych, uczestniczących we wszystkich wydarzeniach, które... serwujemy, a wtedy, kiedy kończymy, a tradycyjnie kończymy naszą noc przeważnie spektaklem teatru, tańca i ruchu z ogniem Manticora, w związku z tym, jak widzimy na tych schodach, które z kościoła na górce wiodą w dół, to jest taki jak amfiteatr prawie wypełniony. To są ogromne tłumy i zawsze jest aplauz duży i taka aprobata. Potem faktycznie to się przekłada na późniejsze wizyty w muzeum. Część ludzi, którzy do tej pory nie było, którzy nie wiedzieli, gdzie to muzeum się znajduje, zobaczyli i wracają. Tak, i wracają. Ja myślę, że w sumie najtrudniejsze w pewnym sensie zadanie ma muzeum, które jeszcze fizycznie tak naprawdę się nie otworzyło. Jak to właśnie zrobić, żeby Muzeum Polskiej Piosenki zaistniało w tej Nocy Muzeów? To się udaje od lat. Tak, to się udaje. Dokładnie tak naprawdę od 3 lat organizujemy Noc Muzeów. I oczywiście dla nas to jest takie zaproszenie publiczności opolskiej, nie tylko do tego, żeby odwiedzić nas w momencie, kiedy się otworzymy. I na razie nam się to udaje jak najbardziej. Bardzo Państwu dziękujemy. Zapraszamy w piątek, 13. To będzie bardzo szczęśliwy dzień i jeszcze bardziej wyjątkowa noc w każdym z muzeów. Bardzo dziękuję. A serial nazywał się 7 życzeń, przypomniałam. Przypomniałam się. Jeszcze tutaj ten znaczek dla któregoś z... Dobrze, będziemy losować. Będziemy losować. Albo właśnie zrobimy konkurs dla telewizji. Widzów telewizji. Tak, tak zrobimy. Na zakończenie oczywiście systemem SMS-owym mailowym. No zobaczymy. Tymczasem, drodzy Państwo, niedawno był Dzień Strażaka. Byliśmy w jednostce OSP w Komprachcicach. Popytaliśmy ich tak z taką nutką delikatną polityczną, co sądzą o obecnej sytuacji, a przy okazji pokazaliśmy, jakim sprzętem dysponują. Zobaczmy. Tutaj mamy 1000 wody i 100 piany. Jak pan tak ogląda obrady Sejmu, to kto najwięcej wody leje? Wszyscy. Bez barw politycznych? Bez. Tam może było drzwi pozamykać z góry zalać. Tutaj mamy szybkie natarcie. Czyli jakby na przykład szła manifestacja KOD-u i trzeba byłoby wykonać szybkie natarcie? W KOD-owców raczej nie, w tych drugich podejrzewam. Co mamy? Agregat prądotwórczy. Wszystko damy radę oświetlić. Na marszałka centralnie? Tak, dokładnie, najbardziej. A reszta sali? A reszta sali i tak chyba nie potrzebuje światła, to po omacku wszystko robi. Kiedy się patrzy na te wiadomości, to też człowiekowi się odechciewa, przełącza na coś innego. Wtedy ciśnienie rośnie. To ciśnienie rośnie, tak. Mamy tutaj nożyce, rozpieraki. Jakby ktoś tam na mównicę się przykuł łańcuchem. To spokojnie, to z ręką można. Rząd planuje zakup takich urządzeń. Będą odcinać tych niewygodnych, nie? Ale podejrzewam, że spawarki też mają, żeby się przyspawać tych nowych, nie? Taka jednostka na stałe by się przydała strażacka w Sejmie. W Sejmie? Do trawy może by nie jechali, nie? Ale przy tej mównicy mógłby jeden nawet stać chyba. Na stałe. Na stałe. Zmieszczą się wozy, ale żeby się już ubrać, to jest troszkę ciasno. Że jakby pan Waldek tam jakimś tam dzielił coś, nie, to... Jak najbardziej by się tam przydały, z dwie bańki. Dwie bańki?
I nie mowa o mleku, tylko o pieniądzach. O pieniądzach, tak. Mamy remiza OSP, drodzy państwo. Panie Waldemarze, jest prośba. Łukasz, starczy dwie bańki? Na jeden boks chyba. Cztery bańki poprosimy. Cztery bańki. Jeszcze mam taki apel do naszego wójta, nie? Że to, co my tu już mówili, także to jest nasze prywatne zdanie, nie jednostki, nie nam budżetu nie odcina, nie? Mowa oczywiście była o Waldemarze Pawlaku, który jest w dalszym ciągu prezesem Ochotniczych Związków Straży Pożarnej. Także panie Waldemarze, apel, panie wójcie, może ktoś jeszcze się dołoży do remizy. Nie dwie, a nie, że nie, i cztery, tym nie będą się przebierać. Nie, baniek nawet, nie? No, dokładnie. No, dokładnie. Dobrze, drodzy państwo, zmieniamy temat i tak teraz płynnie od strażaków przechodzimy do literatury i to jakiej? Do samego Sienkiewicza. Z nami w studiu pani Maria Bartoszyńska, dyrektor Miejskiej Gminnej Biblioteki w Krapkowicach. Witamy. Witamy. Dzień dobry. Cóż to za niesamowity pomysł? Jak to będą państwo przepisywać dzieło Sienkiewicza Quo Vadis? Maj jest miesiącem szczególnym w życiu biblioteki. I wpadłyśmy na pomysł wzorem miasta Werona, że będziemy przepisywały, nie czytały Sienkiewicza Quo Vadis, bowiem to jest zaliczane już do narodowego czytania, a my będziemy miały narodowe przepisywanie dzieła Sienkiewicza Quo Vadis. Czy nie ma rękopisów, rozumiem, Henryka Sienkiewicza, dlatego jest potrzeba przepisu? Nie, absolutnie. Są rękopisy. No, żartuję, są rękopisy i są starannie zachowane, są w Oblęgorku. Tam można zwiedzać Muzeum Sienkiewicza, ale my dlatego przepisywanie, bowiem to ludzi zaktywizuje do tego, żeby przychodzili do biblioteki. My w ten sposób promujemy naszą działalność i zachęcamy nie tylko dzieci, młodzież, ale szczególnie osoby starsze, które narzekają na to, że nuda, że nic się nie dzieje, ale odwrotnie, u nas w Krapkowicach bardzo dużo się dzieje. Niech wezmą pióro, niech przyjdą, długopis i niech piszą. Nie, a jak napiszą, to może zechcą przeczytać, bo może nie wszyscy czytali. Może nie wszyscy czytali, chociaż to jest książka jednego z najpoczytniejszych pisarzy i przypuszczam, że co niektórzy czytali, a że spadek czytelnictwa to tylko blef, bowiem u nas w Krapkowicach mamy wzwyżkę filii numer 2, prawie o 500 czytelników. To jest wzwyżka bardzo, no taka... Absolutnie czytają. Tak. Czytają. Tutaj też w Opolu sprawdza, w Miejskiej Bibliotece jest coraz więcej z roku na rok czytelników, więc absolutnie czytamy, pewnie, że czytamy. To chyba tam w Warszawie jednak. Prawda? Spadła czytelność. Możliwe. Absolutnie. Nawet nie w Warszawie, tylko że my też sami nie mówimy o tym i w media szczególnie, że ludzie coraz mniej czytają, a to nieprawda. To ale skąd się biorą te dane? No to skąd się biorą te dane? Ta statystyka, ale statystyka... No tak. No, nie krok do kłamstwa to statystyka. Właśnie, jest błąd w statystyce i statystyki potrafią albo zaniżyć, albo zawyżyć. Drodzy państwo, prawda jest taka, że czytamy, a statystyki mówią zupełnie coś innego, tak, i to jest błąd statystyczny. Właśnie. Tak, a jutro właśnie rozpoczynamy narodowe przepisywanie dzieła Sienkiewicza. Rozpoczyna o 10:00 burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura. A będzie pisał po polsku czy w języku niemieckim? A to jak sobie wybierze. My jesteśmy... Bez znaczenia. Tak. Zresztą dzieła Sienkiewicza pewnie są na ale, różne ale języki. Ale zresztą wie pan co, to jest dobre... Dobry pomysł. Sugestia, inicjatywa. Ja mogę powiedzieć w jakim, bo wiem, że jeszcze po angielsku też umie. Także jak pan chcesz, tak pan pisz. To może tak zrobić, co chce, że niech przychodzą ludzie i niech piszą te fragmenty w różnych językach. Tak. To dopiero będzie oryginalne. Tak. Kto jeszcze dopisał się z takich osób znanych do pisania właśnie dzieła? Jest jakaś lista wszyscy, już? Wszyscy będą pisali, bowiem do każdego należy jeden, chociażby tylko jeden wers przepisać i to wystarczy. Czy trzeba się zapisać w kolejce, czy obojętnie o której godzinie przyjdziemy? Obojętnie od której godziny, od 8 do 18 codziennie, oprócz soboty i niedzieli. No właśnie, codziennie. Nie da się w jeden dzień, nie da się w dwa dni, czyli akcja będzie trwała do kiedy? No do następnego roku, przypuszczamy. Mhm. Czyli przez cały rok będziemy pisać? Tak, tak. Przez cały rok. No to się pisze przez cały rok. A potem możemy oddać rękopis do muzeum albo go zostawić u nas na pamiątkę. Jeszcze nie wiecie, co zrobimy. Ciekawe, jak długo Sienkiewicz pisał Quo Vadis. Wiemy to? Nie wiemy. Proszę? Ciekawe, jak długo Sienkiewicz pisał Quo Vadis. Sienkiewicz pisał Quo Vadis bardzo krótko, bo po prostu nie miał już na to czasu. Dlatego, że
W 1905 roku zdobył Nagrodę Nobla za Quo Vadis, a potem już mu niewiele zostało. To już był pod 70 prawie, prawda? Bo w tym roku obchodzimy 100. rocznicę śmierci i 170. rocznicę urodzin. Także żył bardzo krótko, ale był bardzo płodnym pisarzem. Pisał szybko. Tak. Pisał szybko. I na tak. temat. Tak, bo na maszynie. No, jeżeli on miał. Pani Mario, czy oprócz tego przepisywania coś w trakcie państwo przewidują? Jakieś atrakcje? Tak, tak. Już żeśmy. Właściwie atrakcje. Atrakcje to mają czytelnicy u nas cały rok, a w maju zapraszamy tych najmłodszych czytelników. Zaczęliśmy od Stumilowego Lasu. Do Stumilowego Lasu zaprosiliśmy na przedstawienie. Wszystko w wykonaniu bibliotekarzy. Już były 4 przedstawienia. Wczoraj Czerwonego Kapturka o godzinie 17. Dzisiaj zapraszamy na godzinę 11. Pani Kosmowska gości w Bibliotece dla Dzieci. Mamy 1500 czytelników, tych najmłodszych w samych Krapkowicach. To jest duża liczba, duży odsetek mieszkańców. I także codziennie jest coś innego. Zagadki, rebusy, zajęcia biblioteczne, warsztaty dziennikarskie i wszystko. Konkurencja nam rośnie. A nie jest, że to koleżanka prowadzi, no Dominika Sala. Ale rzeczywiście, tak? Pozdrawiamy serdecznie Dominikę. Przy okazji bardzo serdecznie. W samym natomiast w momencie, kiedy będzie przepisywane to dzieło, między innymi wtedy, kiedy pan burmistrz i pewnie inne osoby, czy w trakcie również coś jest przewidziane? Tak, oczywiście. Powiedzmy. Wszystko na temat twórczości. To, czego nie mogą zdobyć w szkole, to na temat twórczości Sienkiewicza u nas dowiedzą się w bibliotece. Będą także warsztaty poświęcone twórczości Henryka Sienkiewicza i ty możesz zostać Sienkiewiczem. Zobaczymy, jedni będą ilustratorami, drudzy dziennikarzami czy pisarzami, ilustratorami. Tak. Ilustratorami dzieł, tak? Mogą sobie wybrać fragmenty. Są a jakieś piękne takie, może zdradzi pani jakieś smaczki? Pani jako osoba, która dużo czyta, która jest dyrektorem biblioteki, może pani zna jakieś takie historie życia Sienkiewicza? Co na przykład? Co nas na przykład to, że był bardzo kochliwy, ale żenił się tylko raz. Drugi raz małżeństwo nie było skonsumowane, dlatego że uważał, że to już nie dla niego takie małżeństwo. I przede wszystkim bardzo kochał dzieci, których się nigdy nie mógł doczekać. Także to Sienkiewicz powiedział, że każda miłość jest pierwsza, a jedyną jego miłością była jego pierwsza żona, która zmarła wtedy, jak pisał trylogię. Ale wszyscy przypuszczali, że to już będzie koniec jego twórczości, a wręcz odwrotnie. Nabrał rozpędu i potem dopiero powstał Quo Vadis. A które dzieła są najpopularniejsze, Sienkiewicz, jak pani patrzy po wypożyczeniu? Po czytelnictwie, tak. Quo Vadis. Jednak. Tak. Czyli nieprzypadkowo akurat taki wybór. Nie, nie. A w Pustyni i w Puszczy? No to już nie ten język dla młodzieży, już tak nie czytają, ale jeżeli to przełożysz i będziesz opowiadała współcześnie, po swojemu, to posłuchaj. Trochę taki język potoczny, to tak. Bardzo ciekawie. No dobrze, drodzy państwo, łapmy za pióra, za długopisy. I zapraszamy do Krapkowic. I oczywiście, zapraszamy do Krapkowic jutro o godzinie 10 w bibliotece. O 10. Rozpoczynamy to wielkie przepisywanie i każdy może przyjechać przez cały rok i napisać swoim charakterem pisma. To ważne zdanie. Dobrze, dziękujemy serdecznie pani dyrektor. No i cóż, my teraz do przeglądu prasy. Zapraszamy. Halo, halo, dzień dobry. No i co proszę państwa, Mariuszowi znowu wypadł mikroport. Ja przestałam słyszeć na moje lewe ucho, ale to nic, lecimy halo, dalej. Halo, to naprawdę. Halo, halo. To ja rozpoczynam teraz. No. Policja wraca, drodzy państwo, na polską prowincję. Donosi o tym dzisiejsza Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Policja chce znowu otworzyć część posterunków w miejscowościach, w których w ostatnich latach zniknęły. Przywróconych zostanie 100 zlikwidowanych placówek. Zdecydowało o tym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Lokalne władze już szykują się. 418 posterunków policji zniknęło w ostatnich latach z mapy kraju. Uznano je za nieefektywne i drogie w utrzymaniu. Zgodnie z przyjętą przez byłych szefów policji strategią, krążący patrol szybciej dojedzie na wezwanie niż funkcjonariusze z posterunku. Życie pokazało jednak, że nie zawsze tak jest. O szczegółach na stronie pierwszej Rzeczpospolitej.
Ty o posterunku, to w takim razie ja o Straży Miejskiej. Gazeta Wyborcza napisała, że średni czas reakcji funkcjonariuszy w Opolu to godzina i 35 minut. Strażnicy pod lupą NIK-u. Najwyższe... Czyli jeżeli ja zadzwonię, tak, że na przykład twoje auto jest źle zaparkowane, to Straż Miejska przyjdzie po godzinie 15 minutach. Ale w międzyczasie zadzwonisz do mnie i ja je przeparkuję. Będzie szybciej. Będzie szybciej. No ale ciekawe, czy to faktycznie tak jest. Najwyższa Izba Kontroli chwali opolskich funkcjonariuszy m.in. za pomoc kierowcom w uruchamianiu pojazdów zimą, czy wręczanie pouczeń zamiast mandatów. Z drugiej strony gani za jeden z najdłuższych czasów reakcji na zdarzenie i niewspółmierną do zarobków efektywność w pracy. Natomiast w raporcie zawarta jest także informacja, że strażnicy miejscy z Opola jako nieliczni w kraju nie ustawili radarów, by karać kierowców. Czyli dobrych mamy strażników, prawda? No, ale ogólnie rzecz biorąc, z tego raportu też wynika, że strażnicy miejscy w całym kraju najczęściej zajmują się wykroczeniami przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, czyli właśnie rzeczone samochody. Znam to z autopsji na moim parkingu pod blokiem. Co rusz ktoś dzwoni, nawet ja kiedyś dostałam taką karteczkę. Przepraszam wszystkich mieszkańców. Przepraszam bardzo serdecznie koleżanka Ania, a tymczasem Katarzyna Plewnia nie będzie przepraszała, tylko zapraszała. Kasiu. Tak, będę zapraszała. To jeszcze jedna odsłona Nocy Muzeów, która przed nami. Jesteśmy w Centralnym Muzeum Mieńców Wojennych w Opolu, Łambinowicach, ale w siedzibie w Opolu. Tutaj będą takie wydarzenia związane ze sportem. Mówimy, że sport to zdrowie, ale sport okazuje się był także sposobem na przetrwanie dla tych, którzy w czasie wojny trafili do obozów jenieckich. Ze mną jest pani doktor Renata Kobylarz-Buła i właśnie opowie nam o tym, jak ważny był sport dla jeńców, jak pozwalał im odnaleźć się w tej trudnej obozowej rzeczywistości. Tak, wystawa, o której pani wspomniała, to wystawa Igrzyska za drutami. Wystawa, którą przygotowało Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. I ona pokazuje taki dość interesujący, ale mało znany aspekt życia w niewoli, jakim był sport w obozach jenieckich w okresie II wojny światowej. Dotyczy igrzysk, które w latach 1940-1944 zorganizowali polscy jeńcy wojenni. Zarówno oficerowie o flagach takich jak 2C Woldenberg, czyli dzisiejszy Dobiegniew, czy 2D Grossborn, dzisiejszy Borne-Sulinowo, ale także w stalagach. I to jest też taki bardzo interesujący wątek tej historii, ponieważ w stalagach żołnierze szeregowi i podoficerowie pracowali i wydawałoby się, że nie mieli czasu na chociażby, czy nawet sił na uprawianie sportu. Tym niemniej tak się działo. W jednym ze stalagów, Nürnberg-Langwasser, odbyły się konspiracyjne igrzyska obozowe. Sport miał olbrzymie znaczenie. To pokazują nam rozliczne przykłady, właśnie zgromadzone także eksponaty na tej wystawie. Puchary, medale, flagi wykonane często potajemnie w obozie, programy, które nas informują o tym, jaki był przebieg rozgrywek, gazetki wydawane i inne materiały. Ja tutaj wejdę w słowo, bo właśnie kolega w tej chwili pokazuje menażkę. Na przykład puchary dla zwycięzców były robione na przykład z takich menażek. To ogromny trud i ogromny kunszt był w to wkładany. Tak, to nie tylko sam przebieg igrzysk, nie tylko przygotowanie od strony sportowej, ale także od strony, nazwałabym to, artystycznej. Cała oprawa artystyczna, która była zorganizowana wokół tych zawodów, to również chociażby przygotowanie właśnie trofeów, medalów, odznaczeń, proporczyków, dyplomów, ale też zabezpieczenie miejsca, w którym te igrzyska zwyczajnie mogłyby się odbyć. I w piątek 13 państwo właśnie tę wystawę jako punkt wyjścia biorą do działań, które przygotowali państwo na Noc Muzeów. Zgadza się. Nadaliśmy też temu programowi taki tytuł, Zawsze silni duchem, zwycięstwo jeszcze krok. To fragment hymnu skomponowanego przez polskiego jeńca, plutonowego Gąsiorowskiego, w jednym z obozów jenieckich, właśnie z okazji odbywających się zawodów sportowych. I tutaj niestety musimy już skończyć, a jeśli państwo chcą się przekonać właśnie, jak wyglądał ten sport za drutami obozów jenieckich, proszę odwiedzić muzeum w piątek podczas Nocy Muzeów. Bardzo pięknie, Katarzyno, dziękujemy. Zapraszamy. Dziękujemy. To kolejne zaproszenie, które płynie ze strony. Na Noc Muzeów 13 w piątek, tak jest. Programu Opolskie o poranku. Tymczasem w drodze do Opola, gdzieś tam na rozdrożach. Już pytanie, czy na rowerze? Nie na rowerze. Jest pan Wojciech Owczarz, witamy bardzo pięknie. Owczarz, przepraszam. Dzień dobry. Rower pomaga. To akcja, z którą pan Wojciech wspólnie ze znajomymi jedzie właśnie w kierunku Opola. Dzisiaj akcja o godzinie 11. Panie Wojciechu, opowiedzmy o tej akcji. No to jest taka akcja, na którą serdecznie zapraszamy, no nie tylko rowerzystów, dlatego że
dużo na tej akcji mówimy także o tematach ekologicznych i społecznych. Ale generalnie akcja polega na tym, że zachęcamy wszystkich, którzy na rowerach jeżdżą, do tego, żeby wpisywali kilometry na stronie rowerpomaga.pl. Tam jest specjalna aplikacja, taki kalkulator, który pokazuje, ile tych kilometrów przejechaliśmy. I za każde 20 tysięcy, które wspólnie wyjeżdżamy, to my dajemy dzięki naszym sponsorom rower dziecku z domu dziecka lub świetlicy środowiskowej. I dzisiaj przyjeżdżacie do Opola? Dokładnie. Dzisiaj o 11 zaczyna się akcja, prawda? Która też będzie połączona z happeningiem. Co się wydarzy? No dzisiaj przyjeżdżamy do państwa z takim widowiskowym happeningiem, dlatego że przygotowaliśmy instalację, happening. Będzie 50 czerwonych rowerowych kół. Całą zimę zbieraliśmy, to są koła z recyklingu, od różnych znajomych ze złomowisk, pomalowane na czerwono, bo to jest taki kolor całej naszej akcji. I wspólnie z młodzieżą z opolskich szkół układamy z tych kół takie wielkie rowerowe serce, to jest tak główne logo akcji. Te 50 kół jest nieprzypadkowo, dlatego że chcemy w tej akcji rozdać 50 rowerów właśnie dzieciom. No i mamy nadzieję, że po tej akcji też uda się tutaj wejść we współpracę czy z urzędem, czy z rowerzystami, żeby jakaś część z tych rowerów trafiła do dzieci w Opolu lub w jakichś innych miastach województwa opolskiego. Bardzo pięknie, panie Wojciechu, dziękujemy. Zapraszamy o godzinie 11 dzisiaj w Opolu na Opolski Rynek. Dokładnie, gratulujemy akcji. Dobrze, szanowni państwo, a teraz tak rowerowo, szybciutko jedziemy do naszego fantastycznego zespołu i do tego, co się wydarzy już za 3 dni. Tak, za 3 dni w Zdzieszowicach. Na naszej kanapie pan Krzysztof Rzesławski i pan Bardzo Marek mi Zarankiewicz. Dzień dobry. Drodzy panowie, mieliśmy okazję usłyszeć o poranku fantastyczny utwór Sing Sing. Będziemy mieli jeszcze okazję, ale nie bez powodu jesteście w naszym studiu. Dokładnie. Co się wydarzy tego 14 maja, proszę powiedzieć? Już w najbliższą sobotę, 14 maja o godzinie 19 w Zdzieszowicach, w Domu Kultury, odbędzie się, można powiedzieć, jeden z premierowych koncertów mojego projektu, Krzysztof Rzesławski Quartet. Wspólnie z Natalią Lubrano, charyzmatyczną polską wokalistką w projekcie Osiecka Jazzowo. Jest to projekt nowy, który powiedzmy od pół roku dopiero ma miejsce w moim życiu i w naszym życiu. I będzie jeden z premierowych koncertów, na który serdecznie oczywiście zapraszamy wszystkich widzów. Mhm. Ale koncert będzie nietypowy, prawda? Bo to widzowie muszą się zgodzić na to, żeby można było publikować ich twarze. No tak, no bo tak? Zaznaczyliśmy na plakacie taką właśnie realizację wideo. No i trzeba się z tego wywiązać jakoś. No a wiadomo, jak to jest z prawami autorskimi, dlatego ten zapis tam występuje. Ja tylko wspomnę, że ten projekt też powstał tylko i wyłącznie dlatego, że Krzysiu do mnie kiedyś po 12 w nocy zadzwonił i mówi, że słuchaj, wracam z koncertu takiego pierwszego, który zagrał z Natalią i mówi: zagrałem jeden z piękniejszych koncertów w życiu. A ja mówię: Krzysiu, wobec tego musimy to zrobić jeszcze raz. I tak powstał projekt Zdzieszowice i koncert. Ale co się będzie działo na tym koncercie poza fantastyczną muzyką? Ta widownia będzie też brała czynny udział w koncercie? Będzie ulokowana na scenie, czyli będziemy mieli że będzie koncert na środku sceny w Zdzieszowickim kinie, no i publiczność będzie zgromadzona wokół nich, czyli będą brać czynny udział w koncercie. Więcej będą też na filmie tego koncertu. Będą musieli umieć śpiewać? Czy... No właśnie. No, zobaczymy. No. Dobrze by było. Myślę, że sobie poradzą. Myślę, że świetnie śpiewają. Na pewno. Jak nie to murmurando chociaż, czy, prawda? Coś na pewno jakoś wybrniemy. A już wiem, co się teraz dzieje w głowach wszystkich kobiet, które idą na ten koncert. W co ja się ubiorę? Ja będę na jakimś teledysku, na jakimś filmie. Dokładnie tak. Więc właśnie. Na pewno będzie to piękne wydarzenie i jedyne niepowtarzalne, ja uważam, jedyne w Polsce. Dlatego, że takie projekty... Zaznaczę jeszcze jedną rzecz, że to wszyscy to robią charytatywnie. To jest bardzo ważne. Wszyscy filmowcy, którzy przyjadą, którzy będą to robić, robią to charytatywnie, nie biorą za to żadnych pieniążków. A są to pasjonaci i chcą coś takiego zrealizować. Wiecie sami, że takie rzeczy się robi za duże pieniądze, potężne budżety, a tu się nagle okazuje, że można zrobić to takim małym budżetem. No i zobaczymy, ale charytatywnie, bo robią to za darmo. Ale dlaczego akurat taki pomysł, żeby zrobić to charytatywnie? Po co? Dlatego, że pasja. A misja jest taka, żebyśmy nie zdobyli takich środków i pieniędzy na to. Nie ma szans najmniejszych. A mamy takich wspaniałych przyjaciół, którzy po prostu zgodzili się na to. W ogóle zgodzili się. Oni od razu weszli w ten projekt bez żadnego zastanawiania się, dlatego stąd charytatywne, nie? No.
Dlaczego Osiecka? I to od pół roku, jak pan mówi. To nie bez powodu. Osiecka nie jest bez powodu. Osiecka pojawiła się w moim życiu, można powiedzieć, dawno temu, gdyż zacząłem pracę w 17 LO imienia Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. Jest to artystyczne liceum, gdzie są klasy teatralne i tam zetknąłem się z twórczością pani Agnieszki Osieckiej. Co roku odbywa się festiwal Bardzo Wielka Woda, który koordynuje. Mhm. A z kolei ale u muszę nas przyznać, nie mogli, nie? No właśnie, od wielu lat współpracujemy z festiwalem Oceany w Niemodlinie, gdzie powiedzmy nasi najzdolniejsi uczniowie występują i odwrotnie. Mhm. I tutaj chcę powiedzieć, że właśnie dzisiaj gościnnie utwór Sing Sing zaśpiewała Magda Krzemień, pochodząca z Niemodlina, która u nas bywała na festiwalu. I tak jak w piosence Agnieszki Osieckiej "To był maj, pachniała Saska Kępa", można powiedzieć, że Opole pachnie Osiecką teraz, bo i w Niemodlinie w piątek jest festiwal Oceany i my zapraszamy do Zdzieszowic w sobotę. No, będzie się działo. Pamiętajcie o Ogrodach. To był jeden z najpiękniejszych koncertów Festiwalu Opolskiego. Już nie pamiętam, ile lat temu, 10 czy więcej. W 97 roku. To było w roku śmierci. 20 już, poprawię. W roku Agnieszki... Zielono mi. Zielono mi, tak. Tak, no tam pojawiała się piosenka. Oczywiście pamiętajcie o Ogrodach jako motyw przewodni. Wy chcecie jazzować? Tak, chcemy z jazzować. Z Agnieszką Osiecką? Bo to może... Jest chyba... może Osiecka jazzowa to jest może za zbyt górnolotne za słowo. Kojarzy się tam. Ale w takich... To są piosenki w dość prostych aranżacjach, swingująco jazzowych. Wybraliśmy akurat te piosenki, które doskonale pasują do tego klimatu. Myślę, że fajnie to brzmi. Co usłyszymy? Tak jeszcze proszę szybciutko powiedzieć. Jakie piosenki? Mm-hmm. Są to znane utwory. Sing Sing, Wariatka Tańczy, Gadu Gadu. O, nocą. Gadu Gadu nocą. I wiele innych. Fantastycznie. No to cóż, zapraszamy w sobotę do Zdzieszowic na godzinę 19 i słyszałam, że macie państwo coś do naszych telewizów. Tak, mamy 4 wejściówki. Osoby pierwsze, które się skontaktują z waszą telewizją. A my za chwileczkę powiemy. Powiemy jak. W jaki sposób. Tak. No to fantastycznie. Bardzo dziękujemy. A teraz jeszcze, z racji tego, że dziś nie ma z nami pani Natalii Lubrano, pokażemy taką zapowiedź, którą przygotowaliście wspólnie właśnie na ten koncert. Witajcie, kochani, chcielibyśmy was serdecznie zaprosić już 14 maja do Zdzieszowic na wspaniały koncert w programie piosenki Agnieszki Osieckiej na jazzowo, a wystąpi Krzysztof Rzesławski Kwartet w składzie. Natalia Lubrano, wspaniała wrocławska wokalistka. Bonjour. Łukasz Perek na pianie zagra, Wojtek Bergander na kontrabasie, Jarek Korzonek na bębnach i ja na gitarce. Serdecznie zapraszamy, bądźcie z nami. Do zobaczenia. Wezmę grosz czy dwa, on pretensje ma, a ja nie wiem. O co? Czy ja nie jestem lepsza niż cała reszta pań, cały babski? I drodzy państwo, mamy zaproszenie na koncerty wspomniane. SMS bądź mail o treści Osiecka. Wówczas zdobywają państwo zaproszenie na koncert związany z Agnieszką Osiecką. Albo SMS lub mail o treści Sojka. Wówczas otrzymają państwo zaproszenie na koncert właśnie Stanisława Sojki. Czekamy 605-605-292. I o polskie o poranku @tvp.pl. Drodzy państwo, bardzo dziękujemy za dzisiejszy poranek. Wieczór, bo gadu, gadu nocą. No i cóż, zapraszamy po naszym programie na pogodę, prognozy pogody jak najbardziej. I na program Macieja Nowaka, tak czy owak. Dziś Cezary Kazimierczak, prezes Związku Pracodawców, będzie gościem Macieja. Tak więc, drodzy państwo, dobrego dnia życzymy, a teraz jeszcze na zakończenie wspaniały utwór Agnieszki Osieckiej, Wariatka Tańczy. Chciałabym mieć czerwoną sukienkę, to bym zatańczyła dziś raz. No nie mam. Ale szum, ale tłum, czarna noc, biały rum, złote stosy,
pomarańczy. Dudni do da na da, jak zabawa to zabawa i wariatka jeszcze tańczy. Kto tu wlazł, ten tu pan, jeszcze łyk, jeszcze dzban i dzieciaków nikt nie niańczy. Każdy ma na coś chęć, bo zabawa jest na pięć, a wariatka jeszcze tańczy. Szalona piruje usta, szalone pirują usta. Od kaczałka wariatka, ech, nie patrzy do lustra. Czerwona na niej sukienka, czerwona w sercu udręka. Od kaczałka wariatka, ech, przed nosem nie klęka. Wódka już jeży włos, ej do pap, ej do kos. Kto powiedział, że wystarczy? Jeden już nie chce żyć, na ostatek prosi pić, a wariatka jeszcze tańczy. Tak oto by nas los, na co jej durny los, dajcie chłopcy.